oświetlenie jest fatalne. Pół twarzy. Z jednej strony biała, z drugiej strony czarna. Temat jest jeden. Kiedyś czytałem taką książkę. I to było dawno, 30 lat temu, 33, 35. Złota kula. To była lektura szkolna. I temat się stał po prostu. To był temat ponadczasowy, wieczny, wciąż powtarzalny. Złota kula. Oczywiście to dotyczyło bardzo przykrej, nieprzyjemnej historii, wciąż oglądanej w wielu filmach. Chociażby w takim filmie Za linią wroga. Był taki film ze straszną sceną, w której żołnierz czołgał się przez zabitych ludzi, przez masowo pomordowanych jakichś straceńców, przez jakieś wojska na jakieś ludności. Masowe groby, żołnierz uciekał zdrowy. W każdym razie uciekając musiał się maskować, ukrywając się między nieboszczykami. No i to tak dotyczyłoby sceny z książki Złota Kulo, w której rozstrzeliwani jeńcy, przez hitlerowców rozstrzeliwani, jeden z nich przeżył i spadł do grobu między innych zabitych już. No i zasypywano ten grób z tymi rozstrzelanymi ludźmi oraz z tym jednym żywym. I on się modlił o kulę, o złota kulę. On się modlił, żeby go nie zakopali żywcem. No i tak właśnie to jest taka wiekopomna i zawsze obawa każdego człowieka, żeby nie zostać pochowanym żywcem. Czyli żeby po prostu normalnie umrzeć. Dziś czytałem w TVN24 o kobiecie, która umarła przed telewizorem. Siedziała w domu, nikogo nie było, telewizor był włączony, ona umarła, po prostu nikt nie wiedział. Nie wiedział, nie słyszał wołania o pomoc. Nie mogła się ruszyć może. Może zawał, może w jakikolwiek inny sposób zmarła. W każdym razie nikt o tym nie wiedział. Nikt jej nie odwiedzał, nikt nie regularnie jej nie odwiedzał. Może ktoś tam czasami tam zapukał do drzwi, ale nikt mu nie otworzył, bo ona nie mogła się ruszyć. Dopóki nie zaczęła, że tak powiem, wydawać nieprzyjemnych zapachów rozkładu, no to jej nikt nie znalazł. Potem w końcu ją odnaleziono nieżywą, ponieważ nie miała nikogo bliskiego, bo wszyscy już umarli. I ona jak umarła, to nikt się o tym nie dowiedział nawet. To jest taka wiekopomna. Tylko pomnę informację o faraonie Egiptu, który też kiedyś został zmumifikowany, ewentualnie samoczynnie by się zmumifikował nawet. Bez nikogo. Czyli im więcej mamy znajomych, to i tak kiedyś wszyscy oni zginą, odejdą. Umrą. Trzeba mieć jakichś nowych znajomych, a trudno jest nowych znajomych znaleźć, jeżeli się ich nie ma czym zachęcić. Zachęcić można wspomnieniami pozytywnymi, zachęcić można eksperymentami fizycznymi.
które, o których się wie, jaki będzie ich efekt wcześniej, zanim się je przeprowadzi, bo się już je przeprowadzało ewentualnie, bo się gdzieś czytało, liczyło. Można być samemu zaskoczonym takim eksperymentem, czy jego wynikiem, że jest inny niż ten spodziewany. To zresztą najczęściej tak jest, bo się okazuje, że jakiegoś efektu się nie uwzględniło i nigdy się nie da uwzględnić wszystkich efektów. W związku z tym moje ostatnie rozmyślania o tej powierzchni kuli, o średnicy 5 cm, to jak gdyby dla mnie samego one są tak zawiłe, że muszę prześledzić, o czym ja myślałem o tej 8 rano, kiedy wstałem o 3:30 rano, a już o 8 rano musiałem myśleć o skomplikowanych obliczeniach, prostych obliczeniach, dziecinnie prostych obliczeniach, ale w tym wieku, czy o tej godzinie, no to się mówi, trzeba odpowiadać na pytania w momencie, kiedy człowiek został obudzony w środku nocy. Ale to taki właśnie jest ten efekt długotrwałego powtarzania różnych informacji, że one się wypalają w mózgu, utrwalają się jakieś ścieżki rozumowania i niektóre rzeczy jest łatwiej potem przywołać na pamięć, ale bez powtarzania zostaje tylko milczenie, które powoduje, że już się nie chce człowiekowi nawet tchu zaczerpnąć. Mimo że piękna wiosna, mimo że dookoła mili ludzie, może wściekli jak cholera, bo ciągle by chcieli więcej i ciągle nie mają tego, co by mi chcieli. Ciągle nie wiedzą, jak to ociągnąć. Wyjeżdżają, okazuje się, że tam jeszcze gorzej, albo że tam jeszcze bardziej trzeba pracować, więcej wymagają. Wymagają trudniej rzeczy różne zrobić, najprostsze. Proste rzeczy trudno zrobić, ale obiecują dużo pieniędzy, albo dają dużo pieniędzy. I człowiek szczęśliwy robi najtrudniejsze rzeczy, bo tak dużo pieniędzy mu się wydaje, że zostaje. A potem się okazuje, że jak nie pracuje, to pieniędzy nie ma, więc w związku z tym wraca do kraju. I wtedy to się okazuje, że tylko podatek mu mogą zwrócić z zagranicy i z tego podatku może żyć. Dopóki się nie wyczerpie, a wyczerpuje się bardzo szybko, ponieważ jak się mnoży przez 10, a jeżeli jest w zaokrągleniu 10 miesięcy w roku, odliczając 2 miesiące wakacji, nie wiadomo skąd się wezmą te wakacje, ale powiedzmy, że nie ma ich, w związku z tym pozostałych miesięcy jest 10, no to jeżeli cokolwiek zarabiamy, albo cokolwiek otrzymujemy, jakikolwiek zwrot z zagranicy, no to trzeba go podzielić przez 10, żeby wiedzieć, ile to będzie miesięcznie. A miesiąc przeżyć, no to można i za 2 dolary dziennie, jak to mówię. 2 dolary dziennie, czyli powiedzmy, że 1,5 dolara, to 10 złotych, no to jest ogromna stawka, bo to jest 2 zł świetnym daniem, 2 złote obiad, 2 złote kolacje, już jest 6 zł, jeszcze 4 zł zostają na szaleństwo. Także, że tak powiem, można żyć jak król za 2 dolary miesięcznie, czego nikt nie liczy i każdy się oburza, że to bardzo mało. Ale okazuje się, że po prostu żyjemy za tyle zawsze, w każdym kraju i w każdym miejscu i w każdej sytuacji ekonomicznej. Natomiast jakoś tak otoczenie dookoła jest więcej wchłonie tych pieniędzy niż to, za co my żyjemy, bo nie tylko na nasze życie idzie, ale jeszcze na otoczenie. Czyli powiedzmy kamery na przykład, wentylator, telewizor, komputer itd. itp. I teraz właśnie